Więc moja kolejna sesja odnosi się przede wszystkim do cyfryzacji. Aktualnie większość firm w branży budowlanej przechodzi tą transformację cyfrową. No i to wdrożenie na pewno wpływa na poprawienie funkcjonowania w tej organizacji. Przyczynia się do większych, mniejszych sukcesów. Oczywiście wiele firm już to robi, natomiast jak się faktycznie tak przyjrzymy w te wszystkie procesy, to nawet ta sama firma robi to różnymi narzędziami. W jednym projekcie stosuje takie narzędzia, w drugiej takie. Jest to wszystko albo nieujednolicone, różne osoby korzystają z tych rozwiązań, niektóre totalnie nie są wdrożone, więc no, ten proces jest, jakby to powiedzieć, cały czas w fazie realizacji. No właśnie, rozmawiając z naszymi klientami, cały czas mówią o tych wyzwaniach, które w tej branży się pojawiają, o tych krótkich harmonogramach, o tym, że no, projekty, jeżeli są obarczone jakimiś błędami, no po prostu mogą się nam nie opłacić, brak siły roboczej. Problemem też bardzo ważnym, który też coraz częściej dostrzegamy, to, że ta praca właśnie jest już coraz częściej pracą rozproszoną, czyli właśnie w jednym czasie nie spotyka się wiele osób na raz. Musimy właśnie wdrożyć te usługi chmurowe, żeby to wszystko ze sobą skoordynować. No i to wszystko oczywiście prowadzi do tego, że ta branża zaczyna być coraz bardziej, jak to powiedzieć, niepewna. No i popatrzmy na zagadnienia, które mogą mieć wpływ na właśnie rozwiązanie tych wszystkich wyzwań. Dla mnie osobiście, dla wielu klientów, to usprawnienie możemy rozpocząć w ogóle tylko od jednej rzeczy. Od tego, żebyśmy mieli na przykład jedno źródło informacji, taki system, który pozwoli nam w jednym centralnym miejscu trzymać wszystkie dokumenty. Dla mnie to jest już pierwszy krok, który możemy zrobić, natomiast no, staramy się, żeby przy każdym projekcie korzystać za każdym razem z tego samego systemu, przez co no, ten proces będzie ujednolicany. No, kolejne rzeczy to oczywiście na przykład możliwość skorzystania jednak z modeli trójwymiarowych, gdyż no, połączenie informacji dwuwymiarowej i trójwymiarowej na pewno no, podniesie naszą właśnie tą analizę, koordynację, prawda, usprawni i tak dalej. Ważnym elementem na pewno też jest właśnie ta standaryzacja tej pracy. Tak jak już tutaj kolega Jarek wspomniał w poprzedniej sesji, ludzie mogą wprowadzać informacje w różny sposób i później to analizowanie tych różnych sposobów czasem jest tak bardzo ciężkie, prawda, albo czasem niewykonalne, że po prostu musimy to jeszcze raz robić, to wszystko jest po prostu takie chaotyczne. I ta standaryzacja właśnie ma służyć temu, żebyśmy robili to za każdym razem tak samo. Mamy moduł asset, wprowadzamy te informacje w jednakowy sposób. Mamy jedno źródło, jeden system zarządzania dokumentacji, jedno źródło prawdy, prawda? Mamy jeden system zgłaszania uwag, problemów. I to wszystko później właśnie ułatwia nam całą tą pracę. Rozwiązanie na te wszystkie kłopoty, no oczywiście jest jedno z rozwiązań Autodesku, czyli Autodesk Build. Rozwiązanie przeznaczone właśnie głównie firmom wykonawczym, inwestorowi. Rozwiązanie, które łączy zespoły, które usprawnia procesy, które po prostu pozwala nam dużo bardziej efektywnie pracować. To, co należy podkreślić, to jest to, że Autodesk w tym całym swoim podejściu do rozwiązań chmurowych stosuje taką zasadę, żeby oprzeć tą platformę czy te rozwiązania o jedno takie korowe rozwiązanie, o jeden system zarządzania dokumentami. To jest dla mnie niezmiernie ważny element, czyli ja jako wykonawca pracuję na doksach, czyli na bazie danych, którą zasilać może mi projektant. I on również w ten sam sposób pracuje i tak dalej, więc to jest
najważniejszą cechą. Druga rzecz, którą też warto podkreślić, jest zmiana tej polityki również licencjonowania takiego produktu. Wcześniej wykonawca zawsze zastanawiał się, no dobra, to ile ja muszę tych licencji mieć, tak, żeby móc efektywnie pracować, tak, muszę dać projektantom, muszę dać podwykonawcom i tak dalej. Teraz aktualnie każda z tych organizacji może mieć wykupione dla siebie licencje i wszyscy wspólnie Państwo możecie tworzyć jeden zespół i kolaborować ze sobą bez większych już kłopotów. No i te koszty, jakby to powiedzieć, rozkładają się w cudzysłowach na każdą z tych organizacji. Łatwiej jest to wszystko opanować. No właśnie, możliwości tego rozwiązania chmurowego jest naprawdę bardzo dużo. Kolega Jarek przedstawiał moduł Asset, tak, i mówił o nim no, ponad chyba pół godziny. Więc tak naprawdę moja część będzie bardziej takim tylko przeglądem tych możliwości, które Państwo jako firma możecie realizować. No i tak przejdźmy po kolei do tych ważnych funkcjonalności. Najważniejszą cechą według na pewno mnie i naszych tutaj wszystkich kolegów jest to, żeby mieć ten jeden system zarządzania dokumentami. No i w tym procesie, czy w tym zarządzaniu dokumentami można wyróżnić trzy procesy. Jest to wersjonowanie dokumentacji, kontrola tej dokumentacji czy proces zatwierdzania. Mówiąc o kontroli dokumentacji, ja zawsze mam na myśli uprawnienia. Bardzo ważne, tak? Usługa chmurowa pozwala Państwu doskonale te uprawnienia sobie tutaj ustawić. Jest to prosty proces, łatwy w użyciu. Na pewno też jest związany ze strukturą folderów, którą Państwo przygotujecie sobie w ramach danego projektu, czy w ramach wszystkich projektów, żeby ustandaryzować pracę. No i tak naprawdę uprawnienia nadajemy zarówno, jakby to powiedzieć, do folderów, co jest takie oczywiste dla nas, tak? Zarówno do folderów, czyli w danym folderze dane pliki może oglądać dana konkretna osoba. Może to być również, jakby to powiedzieć, uprawnienie na poziomie w ogóle użytkownika, czyli co on może jako użytkownik zwykły, co on może jako użytkownik, w cudzysłowach, administrator, ten, którym zarządza tym całym procesem. Oprócz userów możemy nadawać uprawnienia również na rolę i to też jest bardzo ciekawe podejście do nadawania uprawnień. Mamy architektów z wielu firm, organizacji i wszyscy pełnią tą samą rolę, przez co mogą być powiadomiani wszyscy naraz o problemach związanych, nie wiem, no w tym przypadku o jakimś aspekcie architektonicznym, tak, i tak dalej. Czy kolejna opcja dotyczy uprawnień na całą firmę, czyli zapraszamy różne osoby z różnych organizacji. Ja wysyłając zgłoszenie, problem, mogę powiązać go z konkretną całą organizacją i wszystkie osoby z tej organizacji otrzymają powiadomienie. Wersjonowanie dokumentacji to również proces związany z zarządzaniem dokumentacją. Autodesk postanowił realizować wersjonowanie dokumentacji przy zachowaniu tej samej nazwy pliku. To oznacza, że wrzucając kolejną wersję dokumentu, on nadawany jest automatycznie kolejny numer rewizji, jakby to powiedzieć, czy wersji pliku. Mi się to bardzo podoba, tylko dlatego, że na wierzchu zawsze mam najbardziej aktualny plik. Nie mam tego całego, w cudzysłowach, śmietnika. On oczywiście tam jest, cały czas jest przechowywany, gdyż mamy nieograniczone miejsce w chmurze. Natomiast zawsze na wierzchu pracuję, zawsze na aktualnej wersji dokumentu. W momencie, gdy nanoszę jakąś uwagę na dokument, to również odnotowuje się wersja, na której ta uwaga została stworzona. W związku z tym wszystko właśnie jest bardzo dobrze tutaj przemyślane i łatwe w użyciu. No i to wersjonowanie dokumentacji dla mnie również związane jest z samym procesem porównywania dokumentów. Często zdarza się, że widzimy, że pojawiła się nowa wersja, ale nie za bardzo mamy dobry, dokładny opis, co tak naprawdę w tej dokumentacji się zmieniło. Tutaj widać na zrzucie z ekranu miejsce na rewizję.
patrzymy brak. Tak? No i poprzez właśnie moduł, który Autodesk nam udostępnia, możemy porównywać wersje dokumentów, zarówno płaskich, jak PDF, bo to najczęściej wykorzystujemy, jak również dokumentów trójwymiarowych, modeli BIM. No i ostatni ważny proces, no taki, który znowu determinuje kolejne procesy, proces zatwierdzania, czy dokumentacji, czy kart materiałowych, czy wszelkiego rodzaju informacji, które mamy wrzucone do chmury. Proces zatwierdzania znowu jest tak bardzo konfigurowalny, że możemy w sumie praktycznie no, tutaj zrealizować praktycznie wszystko. No oczywiście wiadomo, aplikacja jest sztywna jednak, no nie ma co tego ukrywać. Tak jak kolega wspomniał, korzystając z rozwiązania na przykład Microsoft, pisząc od zera aplikację, piszemy ją po prostu pod klienta. Natomiast no, Autodesk daje jednak jakieś ograniczenia w tym interfejsie, których pokonać nie możemy, które pokonać możemy jedynie programując tą chmurę w inny interfejs. Tak? Natomiast no, praca, zbieranie informacji będzie musiało się odbywać poprzez używanie właśnie funkcjonalności jednak tej core'owej. No i ten proces zatwierdzania, jak widać, może być jednokrokowy, może być wielokrokowy, może być szeregowy, równoległy. Możemy tylko czekać na jednego z, nie wiem, tych recenzentów, prawda, na odpowiedź. Możemy czekać, aż wszyscy odpowiedzą, dopiero wtedy kolejny krok może się zadziać. Możemy przewidzieć odpowiednią liczbę czasu, tak, ilość czasu na to, żeby ta recenzja została zrealizowana. Prawda? I to wszystko później zostaje archiwizowane i możemy szybciej udostępnić zatwierdzony plik projektantom. Kolejna grupa funkcjonalności dotyczy sprawnego zarządzania projektem. No tutaj pod kątem funkcjonalności build mówimy o zgłaszaniu uwag, ale tych oficjalnych żądań o informacje, RFI. To jest taki proces jeden na cały projekt. Oczywiście można go skonfigurować, natomiast jest jeden łańcuch zdarzeń w tym procesie i nie mogę mieć pięciu rodzajów RFI. No bo zgodnie ze standaryzacją ISO jest to jeden. Mamy w tym zakresie karty materiałowe czy spotkania koordynacyjne, które w pewien sposób z tą nowością, natomiast również usprawniają nam zarządzanie projektem i naszymi takimi spotkaniami koordynacyjnymi. Z tego wszystkiego oczywiście generujemy raporty, no po to, żeby widzieć cały czas postęp, prawda, tutaj naszych działań. No i przykład RFI. Znowu tutaj widać zrzut z ekranu z urządzenia mobilnego. Ja spokojnie mogę na takiego RFI-a odpowiedzieć na urządzeniu mobilnym, przez co przyspieszy się jednak ten proces komunikacyjny. Mogę z niego oczywiście zrobić raport, mogę do niego podłączyć problem, mógłbym do niego podłączyć zasób, jak również na przykład jakąś pozycję związaną ze zmianą kosztu. To wszystko daje nam właśnie taką łatwość komunikacji i koordynacji. Karty materiałowe, bardzo zbliżona funkcjonalność, prawda, do, można powiedzieć, też takiego asetu, zasobu, natomiast no, tutaj nie jest ta funkcjonalność wyposażona w QR kod. Tutaj tak naprawdę tworzymy własną strukturę materiałów i do tej struktury dorzucamy tak zwane pakiety, prawda, w tych pakietach są pozycje, które odpowiadają już konkretnym, nie wiem, kartom, prawda, czy załącznikom, no i ten proces oczywiście prowadzi znowu do zmiany statusu, prawda, mamy otwarte, mamy zamknięte, mamy tak naprawdę skompletowaną kartę, czyli required, skompletowaną kartę po to, żeby dalej ona została otwarta i zatwierdzona przez ludzi z danego tam, z danej branży na przykład, prawda, z danego procesu. No i te spotkania koordynacyjne, również bardzo ciekawie to zostało usprawnione od ostatnich czasów. Ważną cechą jest to, że w końcu możemy podpinać dużo więcej rzeczy do tych naszych punktów naszej agendy spotkania koordynacyjnego. Możemy podłączyć pliki, arkusze, RFI czy issuesy. Możemy podłączyć osobę odpowiedzialną za dany punkt naszego spotkania, czy wyznaczyć tam daty i tak dalej. To wszystko oczywiście również jest dokumentowane, prawda, i mamy ślad po
koordynacji, możemy wprowadzać notatki podczas takiego spotkania. To też w pewien sposób standaryzuje nam pracę. No tutaj w Autodesku nie ma żadnego komunikatora w stylu wideo, żebyśmy mogli się zobaczyć, połączyć. Tego moim zdaniem trochę brakuje, jest tylko integracja z różnymi rozwiązaniami. W tym wypadku wydaje mi się, że to jest jedynie chyba Zoom, ale muszę to jeszcze sprawdzić. Ewentualnie jak Państwo będziecie zainteresowani, to potwierdzę. I raporty oczywiście z tych wszystkich funkcjonalności generują się raporty. Raporty można generować manualnie, możemy je również generować automatycznie, planując, kiedy dany raport zostanie wygenerowany, z jakiego okresu i do kogo trafi. Tak? Więc to są również narzędzia, które pozwolą nam przyspieszyć na przykład wymuszenie od kogoś jakiejś informacji. Tak? No dalej, mamy zarządzanie kosztami. To moduł, który na pewno zawsze każda firma wykonawcza by chciała mieć, bo koszt no, jest ważnym elementem, prawda, tej całej zabawy w tą inwestycję. No i my analizując ten moduł Autodesku widzimy w tym, jakby to powiedzieć, potencjał na przede wszystkim tym początkowym etapie inwestycji, w którym to właśnie możemy sobie zaplanować budżet, stworzyć tam również umowy, możemy przewidywać koszty, prawda, tej inwestycji, możemy zgłaszać zmiany jeszcze przed taką oficjalną akceptacją, prawda? Możemy też śledzić to, czy dana płatność została zrealizowana, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki system, który na pewno warto, na który warto zwrócić uwagę. Ja wiem, że w wielu firmach taki system istnieje i teraz posiadanie dwóch systemów, który jest profesjonalny, taki pełen, wiecie Państwo, do kosztów z tym, co daje Autodesk, może być to, co Autodesk pokazuje, może być nie do końca, jakby to powiedzieć, wystarczające. Natomiast tym osobom z budowy według mnie powinno to w zupełności wystarczyć. Znowu, moduł stał się bardzo mocno konfigurowany, więc możemy przewidzieć własne pola customowe, możemy tam liczyć formuły, możemy po prostu na bieżąco śledzić budżet, który mamy zaplanowany, możemy wprowadzać wydatki i to wszystko jest w stanie później za pomocą na przykład API Forge'a i programowania być integrowane z istniejącym systemem kosztów. Dalej, mamy dział związany z zarządzaniem jakością, czyli lista kontrolna, tak? Planujemy taką listę kontrolną, tworzymy ją standardowo bądź aktualnie teraz możemy wykorzystać nową funkcjonalność tak zwanych smart PDF-ów. Dzięki temu znowu standaryzuje nam się praca, tak? Tutaj widzimy taki formularz, który będzie tworzony, prawda? Ten akurat formularz może dotyczyć na przykład dziennych raportów z budowy, może dotyczyć kontroli jakości, może dotyczyć na przykład kontroli związanej z bezpieczeństwem covidowym na budowie, co również jest w, no, w dzisiejszych czasach zapewne bardzo interesującym tematem. Autodesk nawet pochylił się nad tym tematem i stworzył dla Państwa przykładowy formularz covidowy, no, zawierający bardzo dużo punktów, można go oczywiście odchudzić, przetłumaczyć na polski, bo on jest w języku angielskim, ale jest już, jakby to powiedzieć, systemowym formularzem, który można wykorzystać w procesie tutaj implementacji. No i oczywiście w trakcie właśnie takich checklist, w trakcie przeglądu, w trakcie sprawdzania, czy ta budowa idzie w dobrym kierunku, zgłaszamy uwagi. Uwagi zgłaszacie Państwo zarówno bezpośrednio z budowy, czyli idę sobie z tabletem, komórką i robię zdjęcie, tworząc issue, czyli uwagę. Mogę również, realizując checklistę, podpiąć issue, czyli uwagę do checklisty. I to wszystko znowu bardzo dobrze się komunikuje. Ja mogę zobaczyć postęp realizacji mojej checklisty. Mogę też zobaczyć issuesy z danych checklist i zobaczyć, z których checklist jest najwięcej takich uwag i usterek. To wszystko znowu prowadzi do standaryzacji i ułatwia komunikację. No i widać teraz rzut z ekranu z Issue Management, czyli z tego modułu, w którym zobaczycie Państwo pełną listę uwag, możecie dowolnie filtrować, sortować, dodawać do nich atrybuty customowe, czyli znowu w pełni konfigurowalne rozwiązanie. No i znowu przykład checklisty, listy kontrolnej, którą to na przykład użytkownik może wypełniać z poziomu tabletu. Jak widać, proste pytania.
czy drzwi są zainstalowane. Tak, nie, nie dotyczy. Można dołączyć do takiego, do takiej pozycji checklisty dokument, można nawet przewidzieć odpowiedź, jeżeli to będzie trudniejsze pytanie, tak? Przez co przyspieszymy, jakby to powiedzieć, taką inspekcję. Możemy ją świetnie zaplanować, na przykład podpiąć karty techniczne, jakieś instrukcje obsługi. Osoba, która ma sprawdzić, czy drzwi zostały zainstalowane, może na pierwszy rzut oka nie pamiętać, co tak naprawdę po kolei w tej instrukcji ma sprawdzić. Może podejrzeć szybko przygotowany wcześniej plik i szybciej uzyska z tego pracę. No i to, co najważniejsze, po zakończeniu takiej kontroli, raport tworzy się automatycznie. Czyli ja już nie muszę wracać do biura budowy i przygotowywać raport z mojej inspekcji. Znowu optymalizujemy czas pracy, prawda, gdzieś tam na budowie. Zarządzanie zasobami, to mówił Jarek, ja już nie będę o tym mówił. No właśnie, i to wszystko, widzicie Państwo, prowadzi do tego, że te dane są ujednolicone. Mamy jedno wspólne miejsce do przechowywania dokumentów, modeli, nawet wideo, o tym nie wspomniałem, ale można nagrać film z budowy, wrzucić w chmurę i ktoś może zobaczyć ten film na urządzeniu mobilnym bez zainstalowania żadnych jakichś kodeków, żadnych pluginów, po prostu zobaczy raport filmowy, prawda, z budowy, zdjęcia, rysunki, koszty czy zasoby. To wszystko jest w jednej bazie danych, tym wszystkim możemy dysponować na urządzeniach mobilnych, możemy mieć do tego dostęp o każdej porze, wszędzie, gdzie nam się to podoba, prawda? Do tego wszystko jest ten silnik analiz, mamy dashboardy, które możemy sobie nieco skonfigurować, zobaczymy, ile mamy uwag, jak wygląda proces zatwierdzania asetów, czy jak wygląda postęp realizacji checklist naszych, prawda, kontrolnych. Tworzymy raporty, no i dzięki temu możemy wyciągać lepiej wnioski, tak? Widzę, że pojawiają się coraz więcej problemów z pogodą, prawda, czy z jakimiś innymi elementami, więc mogę dużo szybciej zareagować na problemy na budowie. Tu akurat jest pokazany slajd, w którym planujemy raport, tygodniowy raport z prawdopodobnie uwag, które spływają na budowie. No i widzimy dashboard, w którym widać właśnie różne informacje, RFI-e, tak, czy submitale, czyli karty materiałowe i ich postęp. Dalej idziemy do administracji, która również jest ważnym elementem. Administracji, która jest prosta w obsłudze. No oczywiście, czy prosta, czy nieprosta, no to już jest kwestia taka indywidualna. Natomiast dla mnie osobiście sam generalny wykonawca czy firma, która administruje tym całym projektem, jest w stanie wszystko zrobić. Tak, nie potrzebujecie Państwo nas tak do końca do tego, żeby dodawać userów, żeby nadawać uprawnienia. W niektórych innych platformach wymagany jest ciągły kontakt tej firmy, która sprzedaje oprogramowanie, żeby móc takie proste rzeczy szybko zrobić. Czasem czekam 2 dni na to, żeby ktoś mi uprawnienia dodał, bo nie ma po prostu firma wykonawcza pojęcia w ogóle, jak to się robi, albo nie ma takich możliwości na swojej usłudze chmurowej. Łatwo zarządzamy użytkownikami, zapraszamy sobie ludzi z innych firm, z innych organizacji i oni wchodzą automatycznie do naszej puli licencji, prawda, i dla nich nie musimy przewidywać tych licencji. I to jest bardzo fajne, że tworząc nowy kolejny projekt, ja już nauczyłem się, żeby korzystać z jednego template. Oczywiście w zależności od typu projektu ten szablon, czyli struktura folderów i różne inne definicje, czyli uprawnienia mogą być inne, natomiast no, staram się utrzymać jedną strukturę przy każdym projekcie, żeby była powtarzalność, żeby zachować standaryzację na etapie budowy. No i zarządzamy użytkownikami, możemy przypisać im uprawnienia. To jest tak naprawdę system bardzo prosty. No, wydaje się dziecinnie prosty. No, wygląda po prostu jak zabaweczka, tak? No właśnie chodzi o to, żeby był używany w organizacjach, tak żebyśmy mogli na nim po prostu efektywnie pracować. No i to tyle z mojej strony.